Izmael Ben Fabi. Jezus wchodzi do okazałego, wiejskiego domu Izmaela. Wiele sług biegnie na powitanie gościa, wyraźnie oczekiwanego. Inni idą uprzedzić gospodarza, który wychodzi na spotkanie Jezusa, głęboko mu się kłaniając. Serdecznie witam, nauczycielu w moim domu. Pokój tobie, Izmaelu Ben Fabi. Pragnąłeś mnie spotkać, przychodzę. Dlaczego mnie zaprosiłeś? pyta Jezus. Żeby mieć zaszczyt goszczenia ciebie i przedstawienia cię przyjaciołom, chcę, żeby byli również twoimi przyjaciółmi, jak pragnę, żebyś ty był moim przyjacielem? Ja jestem przyjacielem wszystkich Izmaelu, mówi Jezus. Wiem o tym, ale wiesz, dobrze jest mieć przyjaciół wysoko postawionych. Ja i moi przyjaciele takimi właśnie jesteśmy. Ty, wybacz mi, że ci to mówię, zbytnio lekceważysz tych, którzy mogliby cię wesprzeć, wyjaśnia Izmael. A ty do nich należysz dlaczego? Pyta Jezus. Tak, należę do nich. Dlaczego? Bo Cię podziwiam i chcę, żebyś był dla mnie przyjacielem, odpowiada Faryzeusz. Przyjacielem. A czy Ty wiesz Izmaelu, jaki sens ja nadaję temu słowu? pyta Jezus. Dla wielu przyjaciel oznacza znajomego, dla innych wspólnika, dla jeszcze innych sługę, dla mnie oznacza wierny słowu Ojca. Kto taki nie jest, nie może być przyjacielem dla mnie ani ja dla niego. Ale to właśnie dlatego, że chcę być wierny, pragnę być Twoim przyjacielem, nauczycielu. Nie wierzysz w to? Spójrz, oto przybywa Eleazar. Zapytaj go, jak cię broniłem przed starszyzną. Witaj, Eleazarze. choć bo rabbi chce Cię o coś zapytać. Głębokie ukłony i wzajemne badawcze spojrzenia. Powiedz, Eleazarze, co mówiłem o nauczycielu ostatnio, kiedy się zgromadziliśmy, domaga się Izmael. O, to była istna mowa pochwalna, żarliwa obrona. Wtedy przyszła mi ochota usłyszeć cię. Tak Izmael mówił o tobie, nauczycielu, mówił jako o największym proroku, który przyszedł do ludu Izraela. Pamiętam, że stwierdził, że nikt nie wypowiada słów głębszych niż ty. Nikt nie wzbudza większej fascynacji i że gdybyś umiał wprawić w ruch miecz tak jak potrafisz mówić, wtedy nie byłoby króla większego od ciebie w Izraelu. Moje królestwo, to królestwo nie jest ludzkie, Eleazarze. A król Izraela, pytają. Niech wasze umysły otworzą się na zrozumienie zakrytych słów. Przyjdzie królestwo króla królów. Lecz nie według ludzkich pojęć. To będzie królestwo nie tego, co niszczeje, lecz tego, co trwa wiecznie. Nie wchodzi się do niego drogą ukwieconą i zwycięską, ani podywanie zabarwionym nieprzyjacielską krwią. Wiedzie do niego uciążliwa droga ofiary i słodka drabina przebaczenia i miłości. Zwycięstwa odniesione nad nami samymi dadzą nam to królestwo. I oby zechciał Bóg, żeby jak najwięcej Izraelitów zrozumiało mnie. Ale tak nie będzie. Myślicie o tym, czego nie ma? W moich dłoniach będzie berło. To lud Izraela włoży je w nie, królewskie i wieczne. Żaden król nie będzie mógł odebrać go mojemu domowi. Jednak w Izraelu wielu nie będzie go mogło oglądać bez drżenia, z przerażenia. Będzie ono bowiem mieć nazwę dla nich straszliwą, tłumaczy im Jezus. Sądzisz, że nie jesteśmy zdolni iść za tobą? Pytają Faryzeusze. Gdybyście chcieli, moglibyście iść, wy jednak tego nie chcecie, ale dlaczego nie chcecie? Przecież jesteście już sędziwi, wiek powinien przydawać wam zrozumienia i sprawiedliwości. Sprawiedliwości również wobec was samych. Młodzi będą się mogli mylić i potem się nawrócić, ale wy, śmierć jest zawsze bliżej was, starszych. Eleazarze, ty jesteś mniej ogarnięty różnymi teoriami niż wielu tobie podobnych. Otwórz swe serce na światło. Podchodzi Izmael z pięcioma nadętymi faryzeuszami: Chodźcie do domu. Zaprasza gospodarz, opuszczają atrium pełne dekoracyjnych krzeseł i dywanów. Wchodzą do pomieszczenia, do którego wnoszone są amfory i misy dla oczyszczeń. Potem idą do sali biesiadnej, suto zastawionej. Jezus przy mnie, pomiędzy Eleazarem a mną, nakazuje gospodarz. I Jezus, który stał w głębi sali przy uczniach onieśmielonych i zostawionych na uboczu, Musi usiąść na zaszczytnym miejscu. Posiłek zaczyna się od licznych dań mięsnych i pieczonych ryb, wina i, jak mi się wydaje, soki, a co najmniej woda z miodem, krążą tam i z powrotem. Wszyscy usiłują nakłonić Jezusa do przemówienia. Jeden z obecnych, zupełnie trzęsący się, pyta skrzeczącym głosem zgrzybiałego starca. Nauczycielu, czy to prawda, że zamierza, że zmienić prawo? Nie zmienię ani joty w prawie. Przeciwnie, Jezus kładzie nacisk na te słowa: Właśnie po to przyszedłem, aby je na nowo uczynić tak doskonałym, jakim było dane mojżeszowi. Czy chcesz powiedzieć, że zostało zmienione? Nie, nigdy. Jedynie doczekało się losu tych wszystkich rzeczy, które zostały złożone w ręce człowieka. Wyjaśnia Jezus. Co chcesz przez to powiedzieć? Sprecyzuj, proszą Go. Chcę powiedzieć, że człowiek w następstwie dawnej pychy lub z powodu dawnego zarzewia potrójnej porządliwości chciał poprawić proste słowa. Uczynił z nich jednak narzędzie do uciskania wiernych, dla tych zaś, którzy dokonali poprawek, są one tylko zespołem zdań jakie daje się innym do użycia ależ nauczycielu nasi rabini odzywa się ktoś to oskarżenie protestują inni faryzeusze chcemy być ci użyteczni nie gaś naszego pragnienia haha mają rację ci którzy mówią żeś jest buntownikiem śmieje się jeden z gości cisza Jezus jest moim gościem niech mówi całkowicie swobodnie odzywa się Izmael. Nasi rabini, podejmując trud, mieli święty zamiar sprawić, że stosowanie prawa będzie łatwiejsze, wyjaśnia dalej Jezus. Bóg sam rozpoczął to nauczanie, kiedy do słów dziesięciu przykazań dodał bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Uczynił tak, żeby człowiek nie miał wymówki, że nie potrafił zrozumieć. Dziełem świętym była więc praca nauczycieli, którzy rozdrobili na kawałki dla dzieci Boga chleb dany przez niego duchowi. Ale świętym dziełem było to wtedy, gdy przeświecał im prawy cel. Nie zawsze jednak tak było, a dziś mniej niż kiedykolwiek. Dlaczego jednak chcecie, żebym o tym mówił, skoro się obrażacie, kiedy wymieniam winy potężnych? Winy, winy, czy my mamy tylko winy? Pytają faryzeusze. Chciałbym, żebyście posiadali jedynie zasługi, mówi Jezus. Ale my ich nie posiadamy. Ty tak myślisz i mówi to Twoje spojrzenie. Jezu, to nie poprzez krytykę zdobywa się przyjaźń możnych. Nie będziesz królował, nie znasz się na tym. Nie proszę o królowanie zgodne z waszymi ideami i nie żebrzę o przyjaźń. Pragnę miłości lecz miłości szlachetnej i świętej, miłości, która pochodzi ode mnie i idzie do tych, których kocham, i ujawnia się wobec biednych przez to, czego nauczam, przez miłosierdzie. Ja, odkąd cię usłyszałem, nie pożyczam na procent, mówi jeden. Bóg ci da za to nagrodę, odpowiada mu Jezus. Pan jest mi świadkiem, że już nie uderzyłem żadnego sługi, który zasługiwał na baty, odkąd opowiedziano mi jedną z twoich przypowieści, odzywa się inny. A ja, ponad dziesięć korcy jęczmienia, zostawiłem na polach dla ubogich, woła jeszcze jeden. Faryzeusze przechwalają się znakomicie, Izmael się nie odzywa, Jezus zwraca się do niego. A ty, Izmaelu? O, ja? Ja zawsze okazywałem miłosierdzie. Mogę więc czynić jedynie to, co zawsze robiłem, stwierdza. Tym lepiej dla ciebie, jeśli tak jest w istocie, jesteś człowiekiem, który nie zna wyrzutów sumienia, odpowiada mu Jezus. O, oczywiście, że ich nie znam. Jezus przeszywa go swym szafirowym spojrzeniem. Eleazar dotyka ramienia Jezusa. Nauczycielu, posłuchaj, chcę ci przedstawić specjalny przypadek. Zdobyłem w ostatnim czasie posiadłość od nieszczęśnika, który się zrujnował z powodu kobiety. Sprzedał mi posiadłość, ale nie powiedział, że jest tam stara służąca, jego karmicielka, obecnie oślepła i jest niemal nienormalna. Sprzedający jej nie chce. Ja też bym jej nie chciał. Ale wyrzucić ją na ulicę, co ty byś uczynił nauczycielu? A ty co byś powiedział udzielając rady komuś innemu? Powiedziałbym: zatrzymaj ją, jeden chleb nie doprowadzi cię do ruiny, odpowiada Jezusowi Eleazar. A dlaczego tak byś powiedział? pyta go Jezus. Ponieważ myślę, że to tak powinienem postąpić i chciałbym aby wobec mnie też tak postąpiono. Jesteś bardzo blisko sprawiedliwości, Eleazarze. Działaj zgodnie z tym, co byś poradził innym, a Bóg Jakuba zawsze będzie z tobą, mówi mu Jezus. Dziękuję, nauczycielu, odpowiada Eleazar. Inni szepczą coś między sobą. O czym tak szepczecie? pyta Jezus. Czy nie powiedziałem słusznie? A on czy nie przemówił sprawiedliwie? Izmaelu, broń twoich gości, ty, który zawsze postępowałeś miłosiernie. Nauczycielu, dobrze mówisz, ale gdybyśmy tak zawsze postępowali, bylibyśmy ofiarami innych, mówi Izmael. W takim razie lepiej według ciebie, żeby to inni byli naszymi ofiarami, prawda? Pyta Jezus. Tego nie mówię, ale w pewnych wypadkach. Prawo mówi, że trzeba okazywać miłosierdzie. Tak, ubogiemu bratu, cudzoziemcowi, pielgrzymowi, wdowie, sierocie, potwierdza Izmael. Ale ta staruszka, która wpadła w objęcia Elazara, nie jest ani jego siostrą, ani wędrowcem, ani cudzoziemcem, ani sierotą, ani wdową, niczym nie jest dla niego. Ni mniej, ni więcej, tylko jakby starym stołem zapomnianym przez dawnego właściciela w sprzedanej posiadłości. Eleazar mógłby bez jakichkolwiek skrupułów ją wyrzucić. W końcu nie na niego spadłaby odpowiedzialność za śmierć starej, lecz na jej prawdziwego pana, który nie może jej zatrzymać, bo i on jest ubogi. W rezultacie on też jest zwolniony ze zobowiązań, dopowiada Jezus. W takim razie, gdy staruszka umrze z głodu, ona sama będzie temu winna, prawda? Właśnie, nauczycielu, to jest los tych, którzy nie są już przydatni, chorzy, starzy, niezdolni, są skazani na nędzę i żebranie, a śmierć jest dla nich najlepsza. Tak jest odkąd świat światem i tak zawsze będzie. Jezu, miej litość nade mną. Przenika nagle jęk poprzez pozamykane okna, gdyż sala jest zamknięta, a lampy zapalone być może z powodu chłodu. Kto mnie woła, pyta Jezus. Jakiś natręt każę go przegonić. Albo może to jakiś żebrak, każę mu dać chleba, mówi Izmael. Jezu, jestem chory, ocal mnie, słychać ponownie wołanie. Powiedziałem, jakiś natręt. Ukażę sługi za to, że pozwolili mu wejść, mówi Izmael i wstaje. Jednak Jezus, młodszy o jakieś dwadzieścia lat i przewyższający go o głowę, sadza go na miejscu, kładąc mu rękę na ramieniu i nakazując mu: Zostań, Izmaelu, chcę zobaczyć tego, który mnie szuka. Wpuśćcie go. Wchodzi mężczyzna o włosach jeszcze czarnych może mieć jakieś czterdzieści lat, jest opuchnięty jak beczka i żółty jak cytryna, ma rozchylone sine wargi, dyszy, za nim idzie niewiasta, którą widziałam w pierwszej części wizji. Mężczyzna podchodzi z trudem z powodu choroby i lęku. Widzi, że spoglądają na niego tak bardzo złym okiem, Jezus jednak opuścił swe miejsce i podszedł do nieszczęśliwego. Ujmuje go za rękę i prowadzi na środek sali, pod samą lampę, na wolne miejsce pomiędzy stołami ustawionymi w kształcie podkowy. Czego chcesz ode mnie? Pyta go. Nauczycielu, tak bardzo cię szukałem, od tak dawna. Nie chcę niczego poza zdrowiem dla moich dzieci i dla mojej małżonki. Ty wszystko możesz, zobacz, co się ze mną stało. I wierzysz, że mogę cię uzdrowić? pyta Jezus. O, jak bardzo wierzę. Każdy krok jest dla mnie bolesny, każde poruszenie straszliwe, ale mimo to pokonałem wiele mil w poszukiwaniu ciebie. Potem na wozie udałem się za tobą, ale cię nie spotkałem. O, czy wierzę? Jestem zdziwiony, że jeszcze nie zostałem uzdrowiony, odkąd moja dłoń znajduje się w Twojej, bo wszystko w Tobie jest święte, o święty Boga. Biedak sapie jak foka z powodu wysiłku, z jakim tak wiele powiedział. Niewiasta spogląda na swego męża, na Jezusa i płacze. Jezus patrzy na nich i uśmiecha się. Potem odwraca się i pyta, zwracając się do starca o drżącym głosie, który przemawiał do niego na początku. Ty, stary uczony, odpowiedz mi, czy wolno uzdrowić w Szabat? W czasie Szabatu nie wolno wykonywać żadnej pracy, pada odpowiedź. Nawet ocalić kogoś od rozpaczy to nie jest praca fizyczna, wyjaśnia Jezus. Szabat jest poświęcony panu, mówi Faryzeusz. Jakie dzieło jest bardziej godne Dnia Świętego, od sprawienia, że jakiś syn Boży powie swemu Ojcu Kocham cię i wychwalam, bo mnie uzdrowiłeś? Powinien to samo mówić, nawet jeśli jest nieszczęśliwy, stwierdza Starzec. Jezus mu odpowiada: Hananiaszu, czy wiesz, że w tej chwili Twój najpiękniejszy las płonie, a całe zbocze Hermonu zaczerwieniło się od łuny tego pożaru. Starzec podskakuje, jakby go ukąsiła żmija. Nauczycielu, mówisz prawdę, czy to tylko żart? Mówię prawdę. Widzę i wiem, odpowiada Jezus. O, jakże jestem nieszczęśliwy! Mój najpiękniejszy las! Setki lat w popiele! Przekleństwo! Niech będą przeklęte te psy, które podłożyły ogień, niech im wnętrzności spłoną, jak mój las. Starzec jest zrozpaczony. To tylko las, hananiaszu, a ty się uskarżasz, mówi Jezus. Dlaczego nie wychwalasz pana w tym nieszczęściu? Ten człowiek nie traci lasu, który się zresztą odrodzi, lecz życie i chleb dla swoich dzieci. Mówisz, że on powinien wychwalać Boga, a ty sam tego nie czynisz? A zatem, uczony w piśmie, czy wolno mi go uzdrowić w Szabat? Ponawia pytanie Jezus. Bądź przeklęty ty, on i Szabat, ja mam inne sprawy. I potrącając Jezusa, który mu położył rękę na ramieniu, wychodzi wściekły, słychać jego rozdzierający krzyk, kiedy wzywa wóz. A teraz pyta Jezus, zwracając się do innych, a teraz wy powiedzcie mi, wolno to uczynić, czy nie? Nikt jednak nie odpowiada. Eleazar spuszcza głowę, najpierw otwarł usta, ale potem je zamknął, ogarnięty chłodem sali. Zatem ja będę mówił, odzywa się Jezus. W postawie i głosie jest potężny i grzmiący, jak zawsze, kiedy ma zdziałać cud. Ja będę mówił, mówię, powiadam człowieku, niech ci się stanie według Twojej wiary. Jesteś zdrowy, chwal wiecznego, odejdź w pokoju. Mężczyzna stoi oniemiały. Być może sądził, że stanie się nagle smukły jak wcześniej. Wydaje mu się, że nie jest zdrowy, lecz kto wie, co czuje, wydaje okrzyk radości, rzuca się do stóp Jezusa, całuje je. Idź, idź, bądź zawsze dobry, żegnaj. Mężczyzna wychodzi wraz z małżonką, która aż do końca odwraca się, żegnając Jezusa. Jednak, nauczycielu, w moim domu, w Szabat, odzywa się Izmael, nie pochwalasz tego? Wiem o tym i to dlatego przyszedłem. Ty, przyjacielem, nie jesteś moim wrogiem, nie jesteś szczery ani wobec mnie, ani wobec Boga, zwraca się do niego Jezus. Teraz mnie obrażasz? pyta Izmael. Nie, mówię prawdę. Powiedziałeś, że Eleazar nie jest zobowiązany wspierać tej staruszki, bo ona nie należy do jego własności, ty zaś miałeś dwoje sierot w twojej posiadłości, to były dzieci dwojga wiernych sług, którzy umarli przy pracy, on z sierpem w dłoni, a ona zabita przez zbyt wielki trud, bo żeby móc pozostać, ta kobieta musiała do swojej pracy dodać tę, którą wykonywał jej mąż. Powiedziałeś, umówiłem się o pracę dwóch osób, zatrzymam cię, ale chcę, żebyś wykonywała pracę swoją i zmarłego. Kobieta przystała na to i umarła wraz z dzieckiem, które nosiła, bo ta niewiasta była matką, ale nie okazano jej litości, jaką się ma wobec rodzącego zwierzęcia. Gdzie jest teraz tych dwoje dzieci? Nie wiem. Znikły pewnego dnia, mówi Izmael. Teraz nie kłam. Wystarczy, że jesteś okrutny. Nie musisz dodawać kłamstwa, żeby uczynić twoje szabaty obrzydłymi Bogu, nawet jeśli są pozbawione niewolniczych prac. Gdzie są te dzieci? Nie wiem, nie wiem tego, wierz mi, tłumaczy się Izmael. Ale ja wiem. Znalazłem je pewnego listopadowego wieczoru, zimnego, deszczowego, mrocznego. Znalazłem je głodne i drżące, blisko jakiegoś domu. Szukały kawałka chleba jak dwa psy. Przeklął je i wygonił człowiek, który miał serce psa. Człowiek gorszy od psa, gdyż pies by się ulitował nad tym dwojgiem sierot. Ale ty i tamten mężczyzna nie mieliście litości? Ich rodzice już ci nie służyli, prawda? Umarli. Zmarli mogą jedynie płakać w grobach, słysząc szloch swych nieszczęśliwych dzieci, którymi inni się nie zajmują. Duchy zmarłych zanoszą jednak do Boga płacz swój i swoich dzieci, sierot. Mówią, panie, dokonaj naszej pomsty bo świat cię mierzy, kiedy nie może już wyzyskiwać. Dwoje dzieci nie było jeszcze w wieku, żeby ci służyć, prawda? Tak i nie, bo dziewczynka mogła zbierać kłosy na ścierniskach, jednak wypędziłeś ich, odmawiając im nawet tej odrobiny dóbr, jakie należały do ich ojca i matki. Mogły umrzeć z głodu i z zimna, jak uliczne psy mogły przeżyć stając się on złodziejem, a ona prostytutką, gdyż głód popycha do grzechu, ale co ciebie to obchodziło? Przed chwilą przytoczyłeś prawo dla poparcia swoich poglądów, ale czy prawo nie mówi, nie wyrządzajcie krzywdy wdowie i sierocie, jeśli ich skrzywdzicie, głosy ich wzniosą się do mnie, a ja usłyszę ich wołanie? Mój gniew zapłonie i wytępię was mieczem, wasze małżonki zostaną wdowami, a dzieci wasze sierotami. Czyż nie to mówi prawo? Dlaczego więc go nie zachowujesz? Broniłeś mnie przed innymi? Dlaczego więc nie bronisz w samym sobie mojej nauki? Chcesz być moim przyjacielem? Dlaczego więc postępujesz sprzecznie z tym, co ja mówię? Jeden z Was. Biegnie do utraty tchu, wyrywa sobie włosy z głowy z powodu zniszczenia jego lasu, a nie wyrywa ich z powodu zniszczenia swego serca. A ty na co czekasz, żeby tak postąpić? Dlaczego chcecie się uważać za doskonałych tylko dlatego, że los dał wam wyższą pozycję? A jeśli jesteście w czymś doskonali, to dlaczego nie usiłujecie być tacy we wszystkim? Dlaczego mnie nienawidzicie za to, że odkrywam wasze rany, jestem lekarzem waszego ducha. Czy lekarz może wyleczyć rany bez ich odkrycia i oczyszczenia? Czy nie wiecie, że bardzo wielu, a ta niewiasta, która właśnie wyszła, należy do tej grupy, zasługuje na pierwsze miejsca na uczcie Bożej, pomimo nędznego wyglądu? Nie to, co jest na zewnątrz, lecz serce i duch posiadają wartość. Bóg widzi Was z wysokości swego tronu i osądza. Iluż widzi takich, którzy więcej są warci od Was? Posłuchajcie więc, przyjmijcie zawsze za zasadę Waszego postępowania to, jeśli Was zaproszą na ucztę weselną, wybierajcie zawsze ostatnie miejsce, spotka Was podwójny zaszczyt. Gdy Pan domu powie, przyjacielu, zbliż się, zaszczyt zasługi i zaszczyt pokory. W przeciwnym razie, o jakaż byłaby to smutna chwila dla pysznego z powodu wstydu, gdyby usłyszał, jak mówią do niego idź tam w głąb, bo jest tu ktoś większy od ciebie, i czyńcie to samo na tajemnej uczcie waszego ducha, dla zaślubin z Bogiem. Kto się upokarza, będzie wyniesiony, a kto się wywyższa, będzie poniżony. Izmaelu, nie miej do mnie nienawiści za to, że Cię opatruję, ja Cię nie nienawidzę, przyszedłem, żeby Cię uzdrowić, jesteś bowiem bardziej chory niż ten człowiek. Zaprosiłeś mnie, żeby sobie samemu przydać blasku i zadowolić swych przyjaciół. Często zapraszasz, ale spychy i dla własnej przyjemności. Nie czyń tego. Nie zapraszaj bogatych, krewnych przyjaciół. Otwórz swój dom otwórz serce dla ubogich, dla żebraków, dla chromych, dla niedołężnych, dla sierot i dla wdów. Oni w zamian dadzą ci tylko błogosławieństwa. Bóg jednak zamieni je na łaski dla Ciebie, ale na końcu. O, jakiż na końcu będzie szczęśliwy los wszystkich miłosiernych, których Bóg wynagrodzi przez martwych w stanie umarłych. Biada tym, którzy pieszczą w sobie jedynie nadzieję zysku, a potem zamykają serce na brata, który już nie może służyć. Biada im. Ja pomszczę na nich tych, którzy zostali opuszczeni. Nauczycielu, ja. ja chcę cię zadowolić. Wezmę znowu te dzieci. Nie, odpowiada Jezus. Dlaczego? Pyta Izmael. Izmaelu! Izmael spuszcza głowę, chcąc odgrywać pokornego, ale to żmija, z której wyciśnięto jad. Nie kąsa tylko dlatego, że wie, że nie ma już jadu. Czeka jednak na stosowną chwilę, żeby ukąsić. Eleazar próbuje zaprowadzić pokój, mówiąc, Błogosławieni, którzy biorą udział w uczcie Bożej w swym duchu i w Królestwie Niebieskim. Wierz jednak nauczycielu, że życie przynosi nam przeszkody, obowiązki, zajęcia. Jezus opowiada im przypowieść o uczcie. Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy nadszedł czas uczty, posłał sługę, aby powiedział zaproszonym Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Drugi rzekł: Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego. Jeszcze inny rzekł: Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił: Panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce. Na to pan rzekł do sługi. Wyjdź na drogi i między opłotki I zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony Żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni Nie skosztuje mojej uczty Na koniec Jezus mówi Obowiązki, zajęcia, powiadasz To prawda Dlatego właśnie powiedziałem Ci na początku tej uczty Że moje królestwo zdobywa się zwycięstwami nad samym sobą a nie przez zwycięstwa na polach bitew. Miejsce na wielkiej uczcie jest dla ludzi pokornych sercem, którzy potrafią być wielcy przez wierną miłość. Ta zaś nie mierzy ofiar i wszystko zniesie, żeby przyjść do mnie. Nawet jedna godzina wystarczy, żeby odmienić serce, oby tylko serce tego chciało. Wystarczy jedno słowo. A ja powiedziałem wam ich tak wiele i widzę w jednym sercu zrodzi się święta roślina w innych ciernie dla mnie w tych cierniach żmije i skorpiony nieważne ja idę prosto moją drogą kto mnie miłuje idzie za mną ja wzywam do pójścia za mną niech ci którzy są prawego serca przyjdą do mnie, ja idę pouczając, niech szukający sprawiedliwości zbliżą się do źródła, co do innych, innych ojciec święty osądzi. Żegnam cię, Izmaelu, nie żyw do mnie nienawiści, zastanów się i uświadom sobie, że byłem surowy z miłości, a nie z nienawiści. Pokój temu domowi i jego mieszkańcom, pokój Wam wszystkim, jeśli na niego zasługujecie.